Kończymy nasze rozważania skoncentrowane wokół tematu po co nam Kościół? Zwróciliśmy dotąd uwagę na to, że Kościół jest pierwszym dziełem Jezusa. Dziełem, które trudno w związku z tym zlekceważyć. Bo to jest dzieło Jezusa. Zwróciliśmy uwagę na to, że właśnie Kościół jest społecznością grzeszników. Mówimy o tym nie tylko ze względu na ten szum, który dzisiaj powstał wokół osoby świętego Jana Pawła II, czy kapłanów, czy tak dalej. To jest po prostu rzeczywistość Kościoła. Kościół nigdy, nawet właśnie jako to dzieło Jezusa, nie był rzeczywistością dla bezgrzesznych. Wręcz przeciwnie. Jest wspólnotą, w której Bóg w Jezusie Chrystusie gromadzi grzeszników, aby dać im łaskę uwolnienia się od grzechów. Te dzisiejsze oskarżenia, które idą pod adresem świętego Jana Pawła II, pamiętajmy, one nie mają na celu tego, żeby Kościół był lepszy, żeby Kościół był czystszy. Nie. Celem jest zupełnie co innego. Celem jest to, żeby Kościół był pusty. I to jest przewrotność diabelska. To jest przewrotność diabelska. Ale Pan Jezus właśnie tworząc Kościół zapowiedział, że bramy piekielne go nie przemogą. Nie przemogą go, bo to jest narzędzie zbawienia. Kościół jest atakowany także z tego względu, o tym mówiliśmy wczoraj, że właśnie jest tym, który posiada prawdę. Prawdę dogłębną. Posiada Ducha Świętego, dzięki któremu tę prawdę jeszcze bardziej głębiej zaczyna rozumieć. I tę prawdę głosi. No, i ten głosiciel prawdy nigdy nie jest mile widziany przez wszystkich. Ale dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden zupełnie wyjątkowy wymiar tajemnicy Kościoła. Otóż zwróćmy uwagę, że właśnie kiedy Jezus już przeprowadził swoich uczniów przez całą drogę wiary, kiedy już im wszystko powiedział, kiedy już im pokazał wszystkie cuda, które mogły ich przekonać, kiedy już nawet ukazał się im zmartwychwstały, to właśnie jakimś takim punktem, który gromadzi uczniów, jest wspomnienie ostatniej wieczerzy. Bo rzeczywiście, kiedy życie ludzkie Jezusa dobiegało końca, to On ponownie zebrał swoich uczniów i w czasie ostatniej wieczerzy dokonał czegoś, co ich zaskoczyło, czego na początku nie rozumieli. Wziął chleb, podał im ze słowami: to jest moje ciało, bierzcie i jedzcie. Potem wziął kielich z winem i mówi: to jest moja krew przymierza, bierzcie i pijcie na odpuszczenie grzechów. Zobaczmy, ostatnia wieczerza to jest moment, w którym można by powiedzieć, zazębiają się dwie rzeczywistości. Obecność Jezusa jeszcze w człowieczeństwie, w ludzkim ciele i już obecność Jezusa w znaku eucharystycznym. A więc po śmierci, po zmartwychwstaniu, Jezus przypomina ten znak i od samego początku uczniowie Jezusa przeżywają wspomnienie ostatniej wieczerzy jako swoje osobiste spotkanie z Jezusem w ciele chleba i we krwi wina. Właśnie to jest ciało wydane za grzechy. Jezus stawia znak równości między swoim ciałem ukrzyżowanym a ciałem eucharystycznym.
To jest krew za was przelana. Jezus stawia znak równości między krwią wylaną na krzyżu i krwią pod postacią wina. Oto w Eucharystii uobecnia się tajemnica naszego zbawienia. Ta sama, która dokonała się na Golgocie i którą Jezus w czasie ostatniej wieczerzy zapowiedział i wyjaśnił. I dlatego, moi drodzy, właśnie to, co święty Jan Paweł II mówił, Kościół żyje dzięki Eucharystii, bo w Eucharystii spotyka, dotyka żywego Jezusa Chrystusa. I dlatego Sobór Watykański II mówi, że Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia Kościoła. Kiedy idziemy na mszę świętą, to przyjmując ciało i krew Chrystusa, możemy powiedzieć, osobiście spotkałem Jezusa, albo za świętym Pawłem możemy powiedzieć, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus i moje życie jest życiem Boga. Bardzo wiele można byłoby mówić na ten temat. Eucharystia jest tematem ogromnie szerokim, ale pozwólcie, że odwołam się do pewnego doświadczenia, które dla mnie jako posługującego w ognisku miłości jest szczególnie bliskie. Otóż założycielką ognisk miłości jest sługa Boża Marta Robeau. W 2016 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót jej życia. Czyli żyła zgodnie z Bożym planem, zgodnie z Bożymi przykazaniami. Marta Robeau, która przeżyła w sumie 79 lat, miała w swoim życiu niesamowite doświadczenie Eucharystii. Kiedy zachorowała, trwała pierwsza wojna światowa i młodziutka dziewczyna z ubogiej rodziny we Francji, ogarniętej wojną, nie mogła znaleźć pomocy medycznej. Zresztą okazało się, że medycyna na tamtym etapie nie była jeszcze w stanie nie tylko leczyć jej choroby, ale nawet jej zdiagnozować, bo najprawdopodobniej Marta cierpiała na pokleszczowe zapalenie mózgu. Skutkiem tej choroby był postępujący paraliż całego ciała i ogromny ból całego ciała. W roku 26 swojego życia, czyli w 1928 roku, Marta jako młoda kobieta była już osobą kompletnie sparaliżowaną. Niemniej jednak prosiła swojego proboszcza, żeby przychodził do niej z Komunią Świętą raz w tygodniu. I rzeczywiście przyjmowała Komunię Świętą raz w tygodniu. W pewnym momencie, i jest to fakt stwierdzony przez lekarzy, paraliżowi uległ także jej przełyk. Marta nie była w stanie przełknąć nic. Słysząc o tym, kiedyś zapytałem jednego z księży, który udzielał jej Komunii Świętej, jak to jest możliwe, skoro nie mogła nic przełknąć. Jak mogła przyjąć Komunię Świętą? A on, stary profesor teologii, wiekowy człowiek, wzniósł ręce, ramiona do góry, mówi, nie wiem, nie wiem. Ja zbliżałem hostię do jej ust, a ona jakby mi uciekała, ale wiesz, mówi, jak patrzyłem na nią, to ja widziałem, jak Bóg ją wypełnia. Marta przeżyła ponad 51 lat, przyjmując raz w tygodniu Komunię Świętą, niczego nie jadła, bo nie mogła, niczego nie piła, bo nie mogła. Niemożliwe. No po ludzku tak. Po ludzku jest to niemożliwe. A jednak jej doświadczenie
przyjmowania Komunii Świętej w przedziwny sposób owocuje tym, że żyje życiem ludzkim. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. W Komunii Świętej przyjmuję Boga, który mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Moi drodzy, zobaczmy, to nie chodzi o to, żebyśmy podziwiali Martę. Tu nawet nie chodzi o to, żebyśmy próbowali w jakiś sposób właśnie w taką mistykę wchodzić. Myślę, że ten znak Marty Robę i jej doświadczenie Eucharystii jest takim wyraźnym znakiem: człowieku, w Kościele, kiedy uczestniczysz może w tej opatrzonej już mszy świętej, której może nie do końca rozumiesz, to kiedy przychodzisz do Komunii Świętej, to pełnię życia w Bogu przyjmujesz do siebie. I to się za chwilę dokona. I moi drodzy, musimy pamiętać, że właśnie poza Kościołem nie ma Chrystusa. Poza Kościołem nie ma Eucharystii. To, co powiedział Sobór Trydencki: poza Kościołem nie ma zbawienia. I Pan Jezus właśnie zapowiedział Kościołowi i Piotrowi: Piotrze, na Tobie zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą aż do końca świata. Dlaczego? Bo to jest pierwsze dzieło Jezusa i jedyne dzieło, które będzie zbawiać świat aż do jego końca. Dlatego, kochani, rozumiejmy Kościół, módlmy się za Kościół, kochajmy go i módlmy się o to, aby właśnie dzieło zbawienia, którego dokonał Jezus i które powierzył Kościołowi, mogło się dokonywać nieustannie aż do końca świata. Gdyby ktoś był zainteresowany osobą Marty Robę, to po mszy świętej zapraszam do zakrystii. Tam będę miał kilka książek właśnie o Marcie. Może kogoś będzie to interesować. Natomiast tutaj gdzieś przy wyjściu z kościoła wyłożę takie informatory dotyczące właśnie ogniska miłości w Łopocznie, w Kaliszanach. I serdecznie zapraszam. Wiem, że ksiądz proboszcz wybiera się niebawem. Jakby ktoś miał ochotę zobaczyć wspólnotę i dom ogniska na Lubelszczyźnie, to serdecznie zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.